Podlaski Fundusz Rozwoju. Jesteśmy po to, byś ty mógł realizować swoje marzenia, tworzyć nowe miejsca pracy, inwestować, rozwijać się i prowadzić dochodowe przedsiębiorstwo. Podlaski Fundusz Rozwoju to marka sama w sobie. Przekonaj się o tym osobiście. www.pfr.org.pl. Podlaski Fundusz Rozwoju. Zawsze do twojej dyspozycji. O tym, że plac u zbiegu ulic Świerkowej i Nowomiejskiej o powierzchni niemal 2,5 hektara może stać się parkiem, wiadomo od lat. W styczniu 2023 roku ogłoszono nawet konkurs na jego koncepcję. Mieszkańcy wybrali w głosowaniu wariant zagospodarowania tego terenu i sprawa ucichła na długo, bo zainteresowanie tym skrawkiem ziemi wyraził właściciel gruntu położonego po dosłownie drugiej stronie jezdni. Nie zamierzał kupić placu przy starostwie, ale chciał zamienić posiadaną nieruchomość na tę miejską i w przyszłości wybudować na niej sklep. Ruszyły proceduralno-urzędnicze młyny i w 2021 roku wszystko do tejże zamiany było gotowe. Wszystko prócz porozumienia podpisanego przez właściciela gruntu sąsiadującego z akwaparkiem. Ten, mimo korespondencji wysyłanej przez ratusz, zamilkł i milczy do dzisiaj. Miasto straciło cierpliwość i trudno się dziwić, bo od zawiadomienia go o możliwości zamiany upłynęło grubo ponad 40 miesięcy. Jeśli Rada Miejska w najbliższą środę zaakceptuje odstąpienie od uchwały mającej doprowadzić do zmiany obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, droga do urządzenia wyczekiwanego od wielu lat parku na północy wreszcie stanie otworem. Ponieważ ratusz nie wskazał terminu rozpoczęcia prac, więc nie można mówić o terminie, w którym pójście na spacer alejkami wśród zieleni będzie możliwe. Miejmy nadzieję, że to nie perspektywa liczona w kolejnych pięcioleciach.